Siemaneczko, ziemeczki, z tej strony Skierolnik, a to kolejny odcinek z Farming Simulator 2017, ludzie. No i dzisiaj lecimy sobie z Farming 17. No i dzisiaj w farmingu będziemy sobie lecieć z czym? No dzisiaj będziemy sobie kupować nowy ciągnik. W sumie takie parę jeszcze na początku, zanim zaczniemy wszystko robić dzisiaj, parę ogłoszeń parafialnych. Kamerka sportowa coś mi szwankowała, ale udało się ją jakoś znów przywrócić do jakby do tego programu, do Bandicama. No i kciuk w górę za sam począteczku za to. Dalej, co ten? Właśnie będziemy kupować nowy ciągnik i trzy. A propos właśnie serii z farminga, właśnie gdzieś właśnie zacząłem nagrany odcinek z realnej serii z 17, ale ta seria moim zdaniem nie chce takiej serii, bo to za jak już same koszty to wszystko to za dużo dla mnie tam tego wszystkiego liczenia i chodzi o to po prostu, że to zrobię sobie taką mega wykurwistą serię sobie tam wyrobiłem, bo to było ogrodnictwo, ale to za duża seria, byłaby wzięta. Dobra, my sobie odpalamy i czekaj, sobie będę dalej opowiadać. Dobra, i właśnie o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że no nie będę brał tyle serii. Tutaj właśnie zrobimy tak, z tej serii testowej, bo gadałem z kuzynem, ale taki inny, jeszcze innym kuzynem gadałem i tak obgadałem z nim trochę i uznałem, że jednak z tej serii właśnie co teraz tutaj nagrywam na Sosnówce i jeszcze raz powtórzę z testowej, chcę zrobić taką już serię troszeczkę już nieco testową, tylko tak troszeczkę już chcę zrobić jakąś serię normalną i tak żeby ruszyć z tym z kopyta. Przy okazji wiadomo, że będziemy sprawdzać maszynę, ale to chcę zrobić z tego serię normalną, już 17 jakimiś seriami normalnie, bo te testy normalnie już są nudne moim zdaniem i chciałbym już, nie wiem, tylko już krówki już pójść. No troszeczkę hajsu jak widzicie mamy, bo wywiozłem ze silosów i trzeba znowu siać i ten, nie wiem czy sobie poplonu nie posiejemy, no troszeczkę robótki jest, no te pół zawieszany chyba, nie wiem czy, bo to jest pół zawieszany, który właśnie mam na gospie. Nie wiem czy on tam w ogóle coś ma większą tę jakby szerokość roboczą od tego obracalnego. Bóg obracany ten z guna. Myślę, że raczej sobie kupimy go w którymś tam odcinku. Fajnie by do tego niuńka pasował, myślę, ale nie szalejmy jeszcze z tym hajsem, bo jeszcze chciałbym krówki, a sprzęt do krówek by się przydał, ale to jeszcze z krówkami jeszcze pomyślimy. Chyba że jeszcze czegoś co nie było u mnie, chyba że świnioki. Właśnie zwierzętami dzisiaj nie lecimy. Tak, to sobie trzeba sprzedać, bo sklepy nadają troszeczkę więcej hajsu. Pięknie, jeszcze nam przybyło 13 660 euro nam przybyło. Oczywiście tutaj chcę też grać realnie, ale nie aż tak, żeby zapisywać te wszystkie liczby, to wszystko nie będę zapisywał, ale będę grał tak realnie, rzecz mówiąc i biorąc. Dobra, teraz tak, ciągniki. Ja tu mam upatrzonego, tak wiem, ale właśnie nigdy jeszcze nie grałem na raz, że oryginalnych, a dwa, że nigdy jeszcze nie miałem New Hollanda, zawsze chciałem, marzyłem o New Hollandzie. Co? A szczególnie mam koleżankę, która też właśnie lubi New Hollandy i super, nie? Kupujemy, czekajcie, teraz tak, konfigurację silnika. A mogę tu, nie będę zwiększał mocy, bo to będzie kosztowało więcej. Koparka. A tak, żeby było. A nie, chwila. New Hollanda, dajmy tak do New Hollanda, standardowy. Wąskie opony, standardowy. Dobra, to sobie później, jak będziemy mieć warsztat, to będziemy robić do tych oprysków.
Poczekajcie. Kupujemy sobie. Pewnie sobie to kupimy. Dobra, kupujemy. Jest, dobra. Jest nasz zakup. Jest, pięknie. Jak widać już jest z całym panelem. Tutaj na którym się montuje tura. I jeszcze chyba mamy troszeczkę hajsu. Tylko jeszcze sprawdzę w garażu, ale raczej z tego co pamiętam, to tura nie zainwestowałem. I będziemy sobie mogli nasiona wozić i nasiona będziemy sobie kupować. I to wszystko, ale jak na razie tylko inwestujemy w tura. Dobra, to teraz tak, tego taniego za 5 koła, sztul, a kolor, czekaj, New Holland, on taki ten kolor, dobra, może być, kup, ok, ale trochę jaśniejsze sobie kupimy, żeby nie było, teraz tak, balotowa, bidły do palet, tak, bo nam się do palet tylko przyda, więc jeszcze przy okazji jeszcze widełki do palet i jeszcze też ten kolor, gdzie nie były czarne i czarne, a może sobie jeszcze inny kolor kupimy, a nie, niech będą czarne, czekaj, żeby się wyróżniały. Dobra, no i kup, gitara, siema, kupione, ach, niek poszedł palnik. Chciałem też, żeby ten tur był nieco bardziej pod niuńka. Czekajcie sobie, jeszcze ciepniemy ten, żeby podjechać na tepować damy jedynkę. Chcę tutaj jak najwolniej podjechać. Dobra, damy sobie dwójkę. Nie będziemy aż tak, nie będę szalał, bo to jest tylko podjazd do zaczepienia. Tam się to odpierdziela, panie. Dobra, zapinamy. Czekajcie, to było tak. Kozak, nie? Na padzie sobie dałem. Na padzie sobie dałem. Ja teraz dodźwignąłem, ale... Dobra. Ile tam jeszcze mogę wycofać? Ty, w ogóle lustrzanka są tu już nawet tutaj. O kurde, co zrobili? Czekajcie. Dobra. Dobra. Właśnie teraz muszę, tak, góra, dół to dół, dobra. Prawo, w prawo gałka, prawa, czekaj. Prawa gałka w prawo to jest w dół, a prawa gałka w lewo to jest w górę, dobra. To obniżymy. Dobra. A max w dół, znaczy max w górę. Dobra, teraz ciepiemy troszeczkę niunikowi. Jeszcze tylko sobie łączymy to i lecimy na gospo. Zaraz wam go pokażę. Dobra, wyjeżdżamy trochę na... Dajemy mu trochę obroty. Dobra, na 26 damy sobie ten pomad. W ogóle FPS przez tą kamerkę spadły wtedy w farmingu 15 i za co was przepraszam w tym odcinku z tak bardzo zaniedbanej serii z 15. Ale myślę, że jakoś to wam wynagrodzę, kurde, bo FPS-y tutaj masakrycznie spadły. I potem właśnie po tym spadku FPS-ów... wiecie... O fajnie, działa zmienna, dobra. Na padzie też mam zmianę właśnie. Na padzie też mam właśnie zmiankę. Dobra, jedziemy. Jebać to. O, i dobra, teraz damy tak. I jedziemy, ciśniemy ładnie. Pokażemy, pokażę go teraz tak, jak się prezentuje w wjeździe. No te piąteczka ładna, chyba jeden taki z najmniejszych, chyba to jest najmniejszy New Holland w tej grze, że tak powiem. Potrzebuję właśnie teraz do tych palet, bo będziemy siać. Dzisiaj jeszcze nie wiem co będę właśnie kombinował. Właśnie nie wiem, czy bym sobie od razu, mogłem sobie od razu kupić nasiona, albo jeszcze na gospodarstwie sobie nasiona weźmiemy. Jeszcze zobaczę, ale w następnych odcinkach już będę woził palety.
Albo chyba, że sobie już zwiozę palety i coś takiego i tylko na gospodarstwie będę sobie już tym operował i zobaczycie, jak to fajnie wygląda. Mam nadzieję, że tak tą serię rozkręcę w 17, bo ta nowa seria, mam nagrany odcinek, ale będę musiał go chyba usunąć z tych mojego folderu z filmami, bo jednak wiecie, no. Dobra, czekajcie. Tego tura sobie gdzieś tutaj odstawię. Dobra, tutaj sobie tusek odstawię. Dobra, czekaj. Dobra, zrzucimy mu ten pomatu. Dobra, to było tak. Nie tak. Tak, to było to. Nie tak, dobra. 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 I wycofujemy. Dobra, ale to jest tak. Mamy pole do obsiania. Na sejwie testowym, co sobie tak gram poza odcinkami, to ja tu mam tutaj trawę posianą, właśnie tego, że mam już jedną krowę, w sumie już tam dwie. I w ogóle słomę to wszystko poszedłem i teraz tam już poplon siałem, bo testuję te poplony i to wszystko. Poczekajcie, bo to na pole też jest nasze. Dobra, to jedziemy z koksem. Będziemy siać poplonik. Dobra, odpalamy naszego tę piąteczkę i damy na dwudziesteczkę i możemy spokojnie lecieć. Dobra, tam jest podjazd do siewnika. O, widzicie, pół zawieszany pług jest. Ale chyba ma dość, chyba nie, taka sama jest chyba, nie, ta sama chyba jeszcze jakoś robocza. Dobra, budzik, siewnik z Kwernlanda, powolutynku sobie zajeżdżamy. Czekajcie, tylko sobie jeszcze dobra. No właśnie, to jest fajne. Dobra. Dobra, klikamy sobie N. I sobie śmigamy. Tu sobie przez to pojedziemy. Czekajcie, popłon to chciałem, tak? To było i... Czekajcie, ja sobie dałem zmieniłem to? Nie, dobra, bo już myślałem, że coś dałem. Bo tutaj, albo coś. Nie, dobra, jednak nic nie dałem. Nie, bo już myślałem, że coś tam ustałem. Dobra, trzeba na Y. To jest, czekajcie. Jeszcze tak nie oglądam. To jest, takie dwa listki, to jest to, dobra. Rzodkiew koleista. Dobra, na dwóch polach sobie polecimy z rzodkiew koleistą. A później sobie ją pooramy trochę. No i... Potem, no i po prostu przed... Wiecie, no mam tą siewkę, ale... od czasu do czasu... wiecie... Nie ma to jak roślinny nawóz. A, roślinny, ja że tak powiem, nawóz, a nie tylko wpierdzielać chemię. Kurde, do tej gleby. Mam, dziękuję w ogóle, ludziska, jesteście niemożliwi i ja was kocham, ludzie. Naprawdę pozdrawiam wszystkich, którzy skomentowali, załapkowali, zasubskrybowali mój kanał. Dużo widzę, że się teraz takich, że powiem, kolegów po fachu, szczególnie pozdrawiam Agromax z YouTube. Naprawdę, to jest ziomek, który wie, co to jest, co to jest być rolnikiem i świetnie to pokazuje na filmikach, jak wygląda prawdziwy rolnik z krwi i kości. Naprawdę, ziomek, muszę tam, będę wpadał do ciebie często, bo naprawdę warto,
Dam prawdopodobnie już jest w polecanych kanałach AgroMax YouTube. Tak, jest w polecanych, zapraszam serdecznie. Jak będziecie na moim kanale, to kliknijcie tam potem, jak oglądacie ten filmik z 17. Zachęcam po tym filmiku sobie kliknąć na mój kanał mój ten i z mojego kanału sobie kliknąć na AgroMax YouTube. I tam będziecie mieć po prostu, nie będę dawał linka, bo po prostu już go mam w polecanych, skoro go mam w polecanych, to po prostu przejdźcie sobie właśnie z tych polecanych kanałów do AgroMax i zapraszam, dajcie mu tam kciuka, ładnie mu tam skomentujcie, bo naprawdę chłopak świetnie nagrywa. I jeszcze dajcie mu tam suba, jeśli jesteście nowymi widzami na tym kanale. No. Tak samo właśnie u mnie, jeśli jesteś po raz pierwszy na moim kanale, daj suba, łapkę i ewentualnie komentarz dla zachęty, żeby leciały fajne filmiki. Myślę, że teraz nabrałem troszeczkę bliska, wiem. Wcześniej to tam, co przez rok szkolny, no wiecie, no ogólnie przez szkołę właśnie, to się nie da się tego po prostu tak wrzucać. Nie jestem po prostu nauczony, albo się skupiam na szkole, albo się skupiam na YouTubie, ale jak teraz jest wolne, tu ludzie, YouTube leci, teraz właśnie muszę, wyczerpało mi się limit trochę i muszę zacząć wrzucać znowu odcinki, bo mi się tam troszkę zatrzymiecie, bo ludzie, 5 subskrypcji chyba, dobre 5 subskrypcji naliczyłem wczorajszego dnia, dokładnie to był drugi dzień świąt, drugiego dnia świąt wybiliście dokładnie 5 subskrypcji, a dzisiaj kolejne osoby, 143 subskrypcje, to 3 subskrypcje jednego dnia. Teraz znowu lecą subskrypcje, patrzcie się, 5, jeszcze nigdy nie miałem 5 subskrypcji, po 5 i 6 subskrypcji na dzień. Patrzcie się, pierwszego dnia po wrzuceniu tego filmiku, a to wszystko dzięki jeszcze mojemu najlepszemu kumplowi, Krzysiowi, od którego właśnie mieście to podsumowanko. Myślę, że na jego gospodarstwo kiedyś bije, ponieważ skoro już mam, było po raz pierwszy od niego takie podsumowanie, bo prosił o ten filmik, a spytałem się, czy mogę i udostępniłem. A skoro wyszło podsumowanie, no to wypadałoby już po prezentacji, tak w cudzysłowie, tego gospodarstwa, no to już wypadałoby się coś już wypuścić co nieco z tego gospodarstwa u pana Krzysia. Co prawda pan Krzysiu nie prowadzi jakiegoś wysoce gabarytowego tam, wiadomo, jak tam na Mazowieckim czy coś, ale naprawdę warto warto ludzi oglądać, ponieważ pan Krzysiu, jak widzieliście, ma 30, a 30 faktycznie zanikają na tym YouTubie. Znaczy nie mówię, że zanikają, ale powoli ludzie, faktycznie widzę te właśnie przewaga New Hollandów, faktycznie same New Hollandy, Fendziory i mało Kejsiorów, ale najczęściej są właśnie New Hollandy, widzę, Fendy i jeszcze taka jedna marka i Deutsche Fahry są jeszcze. No i takie po prostu ogólnie duże maszynki teraz wchodzą na kanały, ponieważ duże maszynki po prostu ludzie lubią oglądać po prostu duże maszyny i po prostu takie większe rolnictwo, ponieważ takie małe rolnictwo, takie po prostu poparohektarowe, no to mało to ogląda, ale myślę, że ja zrobię to, spróbuję jakoś to odrestaurować, że tak powiem, tą wizję rolnictwa takiego po prostu amatorskiego, że tak powiem, bo to amatorszczyzna, no nie, no nie, nie, nie tutaj, żebym coś, wiecie, wybrzydzał i mówił źle, ale naprawdę, tylko po prostu to jest nie amatorszczyzna, to może inaczej, źle bym powiedział, to jest pasja, ale każdy sobie uprawia, każdy ma, chociaż każdy rolnik ma, nie wiem, parę hektarów, ale uprawia je, jak je uprawia, to uprawia je z pasji i z miłości do tego rolnictwa, naprawdę. Ja kiedyś sobie kupię 30, bo mam już w planach tam już w przyszłości kupić sobie 30 i może kiedyś na YouTubie użycie parę fajnych, ciekawych vlogów z 30, bo rzadko. Choć znam taki kanał, co jest taki super też ziomek, co właśnie nagrywa z 30. Czy tam ma tą, bo to z jego 30, bo z tego co tak widać na filmach, ale super, właśnie tak podoba mi się ten kanał, dlatego, że
Jest w końcu 30, w końcu zobaczyłem 30 na filmie. Kurde, ludzie, jest work in progress. I oby było więcej takich, nie wiem, właśnie co wcześniej na samym początku wspomniałem o Agromax YouTube. Naprawdę on właśnie nagrywa dużo zabytkowych, znaczy zabytkowych. On tam po prostu się też interesuje ogólnie tak na mega rolnictwem. I właśnie też tam widziałem na Facebooku też właśnie jakieś zabytkowe ursusy tam sprzed iluś tam lat produkcji. Takie starsze, po prostu takie starsze modele, których jeszcze ja nawet nie widziałem, że takie w ogóle były i są w ogóle nadal jakby. Czasami warto sobie tak popatrzeć, jak to, jakie kiedyś były modele w obiegu i są te, jakie są teraz. I... No a wracając już do świata gry, tak jeszcze na chwilę, to musimy tak sobie, pojedziemy sobie poza kabiną, bo chcę, żebyście też widzieli, jak maszynka pracuje. Fajnie jest ten, takie błotko spod kół i ten kurz, to też jest fajne. Ten Kwernelandzik fajnie się brudzi, a ten New... Po raz pierwszy w ogóle chyba widzicie u mnie na odcinku chyba New Hollanda na serii, jakiekolwiek w ogóle z rolniczej gry. Jak długo gram w Farminga, to jeszcze nigdy w swoim życiu jakby nie nagrywam. Znaczy chodzi ten, tak New Hollandów, może nie, New Hollandami w Farmingu gdzieś tam już sobie tam parę razy przejechałem, ale ogólnie wam co wam powiem, to wam powiem, że praktycznie można powiedzieć tyle razy, co że tego używam, tej marki w Farmingu 17 i ogólnie Farmingu, to praktycznie można powiedzieć, że nie używałem. I teraz tak oficjalnie widzicie, możecie zobaczyć, jak po raz pierwszy tak tą markę używam. Ponieważ wiecie, no te piąteczka, wiecie, jest takim dość skromnym ciągnikiem, dobrym jak na początek. Będziemy sobie stopniowo kupować ciągniki, czy tam kupować, będzie bardziej poprawnie polszczyzna. Trzeba właśnie zachowywać tą poprawną polszczyznę, bo potem właśnie już coraz bardziej u mnie jej brak. Wiem, na pewno to zauważyliście. No i ogólnie ten. Ale nie dzisiaj o tym mowa o tym nadal, że wysiądziemy sobie bardziej ze siedeczka. Zresztą mi się ciężko jeździ, ale dla was wszystko, ludziska. Jeszcze podjedziemy. Dobra, że kurde, za daleko. Dobra. A nie, ten New Hollandzik mi się akurat podoba. Nie, bo zobaczyłem go na serii u Mafisolec i... Ogólnie też koleżanka. Taka z TW, którą serdecznie też pozdrawiam, mam nadzieję, że, bo w tym odcinku tym przynajmniej nie laguje nic. Mam nadzieję, że ta kamerka znowu nic nie nawali i żeby znowu nie musiał kombinować ponad pół godziny z ustawieniami i ogólnie no właśnie tak po prostu jakoś się przekonałem do marki New Hollanda, ale jednak to jest chyba na ostatnim jednak miejscu w mojej jakby liście ulubionych ciągników, bo jednak no nie jest takiego, poza tym, że się koleżanka mówi, że się poza tym, że się fajnie prowadzi ten ciągnik. No na pewno się fajnie prowadzi, skoro na YouTubie jest dużo New Hollandów, to znaczy, że dużo rolników kupuje New Hollandy i jak dużo kupuje rolników New Hollandy, to znaczy, że ciągniki sobie tę markę sobie akurat chwalą. No, a u mnie w mieście jest taki, w Bielsku jest taki właśnie sklep rolniczy i właśnie sprzedają, i jest właśnie możliwość kupna kuboty, są różne tam kuboty ogrodnicze i takie już, coś troszeczkę już na ten styl, że takie już trochę większe i jeszcze są większe takie kuboty. Taka ogrodnicza kubota to taka troszeczkę 30, ale trochę z lepszym pociągiem trochę chyba. Wiecie, taka, to nowocześniejszy ciągnik, ale taka kubota pewnie więcej kosztuje, ale nie ma to jak dobra 30. Myślałem nad kubotą, ale wiecie, no co z tej kuboty, no bo... Tak, lepiej sobie taką dobrą 30 kupić. A 30 wiadomo, to masz teraz dużo. Mam na przykład kolegę, który jego tata lubi troszeczkę pomajsterkować przy ciągnikach. I naprawdę, ja ją mi obiecywał,
Tylko wspominał, że jak coś, to ino do niego ten warto zadzwonić. Znaczy jest dużo fachowców, bo to tam to nie żadna filozofia, tam 30, wiecie, no. Tylko że ja tego ciągnika, że ja ciągnika jeszcze nie mam oficjalnie, że aż tak powiem. Bo dzik dwójka, legenda jak dla mnie z dzieciństwa i jeszcze stoi u mnie. Ale nie na chodzie. Ale planuję z wujkiem za rok coś będzie reaktywacja dzika dwójki. To jak zreaktywuję i pyrknie, jak purknie i znaczy, że będzie takie purkanie fajne, co ja to już od dzieciństwa już znam. To wtedy możemy coś ciupnąć jakiegoś vloga. Jak ten, bo ja się chcę na tym dziku troszeczkę pouczyć, wiecie, tego i owego, trochę tej jazdy, żeby jednak nabierać wprawy do tych ciągników. Najpierw zacznę sobie od, można powiedzieć, że dzik to jest taki, powiedzmy, ogrodniczy, taki malutki, no niestety nie jest to, powiem, taki do uprawy, tego się po prostu jedynie można, mam wóz taki jeszcze, ja powiem, taki z deski takie, wiecie o co chodzi, takie wozy takie jak kiedyś były, no takie mam po prostu taki wóz, jedynie ten wóz jeszcze da się ciągnąć, jeszcze mam kopaczkę do ziemniaków, to jeszcze to jedyna w sobie maszyna, która jest kompatybilna z tym traktorkiem, no to się ciągnika nie nazwać traktorkiem, bo tak powiem, no i a widziałem, sprzedają ludzie dziki, ale w różnych postaci, kurde. Ale nie ma to jak sobie kupić tego dzika, jak ja to nazywam, Harleyem. No taki Harley, kurde. Oryginalny dzik to jest taki, jak ja to nazywam właśnie Harley. Taki właśnie, jedna takie duże koła, takie te tylnie. A ja mam go po przeróbce, że tak powiem. Zrobiłem takie traktorka, że ma normalnie małe opony, małe te oponki z przodu i taki traktorek po prostu, no. Taki, żeby po prostu kiedyś normalnie mówili mi to dziadek mi to opowiadał zawsze, że z wujkiem, że normalnie on był tak oryginalny, teraz sprzedają, tylko że oni postanowią, że go przerobią, no i jest. Jak zreaktywuję i troszeczkę przywrócę go tak do stanu, że żeby tak ujrzał świat dzienny, to jeszcze troszeczkę minie. Ale myślę, że już niebawem też już wszyscy już też czekacie, wiem, na vlogi. Chyba, żeby się jeszcze muszę łyknąć. No, teraz. Muszę za jakiś czas czegoś się napić, bo naprawdę czasami tak, żeby na tę gadkę tak starczyło. Że nie wiem, czekacie na vlogi. No już chyba ziomeczki, tak można powiedzieć, tak tip-topkami, takimi małymi kroczkami się już zbliża okres wegetacyjny i już jeszcze, no wiadomo, jeszcze troszeczkę 100 lat za murzynami to jeszcze będzie, ale szybciej tak już niż myślicie. Bo już, patrzcie, już będzie nowy rok, już będzie styczeń, i potem będzie luty, i będzie marzec, i będzie kwiecień, i będzie maj, i 15 maja, to po 15 maja, to już potem, jak już po 15 maja będzie takie, jak już słyszę, znaczy po 15 maja, czy tak, może inaczej, jak po 15 maja usłyszę pierwsze prykanie 30, to znaczy, że rolnicy wyjeżdżają w pola, a jak rolnicy wyjeżdżają w pola, to kamerka, pakujemy się i jazda w pole. I możemy jeździć po wsi, troszeczkę ponagrywać, że tak powiem. Myślę, że u chłopaków, ja chcę w końcu u chłopaków, bo zawsze rozrzucanie gnoju, obornika u chłopaków w bestwinie wypada kiedy jest dzień szkolny. I właśnie w tym roku tak samo było. I nie da się po prostu tego przeskoczyć. O kurde, ty, nawet mnie nie denerwuj. Żadne 20 FPS-ów, ma być kurde, najmniej może być 39 FPS-ów, ale kurna nie 20. Bo jak spadniesz mi do 8 znowu, to się zdenerwuję. Dobra,
To tam ten się kurde zdenerwowałem na farmingu 15, bo kurde ja sobie to nagrałem, a tu jeb 8 FPS-ów i po nagrywaniu i sobie ponagrywałem. No i teraz możemy teraz powiedzieć coś już też bardziej o farmingu. Zacznę coś opowiadać, co planuję. No teraz tak, kupiliśmy sobie tę piąteczkę. No i będziemy sobie kupować dalej ciągniki, ale zanim sobie będziemy kupować ciągniki, to jest pół zawieszany i zagonowy ten co mam. Chyba czteroskibowy z tego co pamiętam. I chyba firmę Sample czymś tak. I kupimy sobie właśnie pług obracalny Kuna. Ponieważ wiecie, ostatnio miałem właśnie te hejty, że jak to kurde rolnik jeździsz, tak, po raz pierwszy widzę taką metodę orania, pługiem zagonowym i tak dalej. Jak się kupię obracalny, to sobie już będę mógł jeździć tak góra dół, a nie będę się obierzać całego pola, nie? Dookoła, więc tak sobie zrobimy. Kupimy sobie pług obracalny w którymś odcinku. Pług obracalny jak kupimy sobie, jak będzie już posiany poplonik i troszeczkę wyrośnie. Oczywiście ja sobie poplonik już ten wzrost poplonu poza odcinkiem troszeczkę zrobię ten manewr, ponieważ żebyście już mieli kolejny odcinek, kolejną pracę, a nie żeby czekać nie wiadomo ile na aż poplon wyrośnie. Jak będziecie na następnym odcinku, prawdopodobnie już poplon będziecie widzieć. I teraz tak, co jeszcze chciałem wam powiedzieć. Zachęcam naprawdę do oglądania podsumowania, ponieważ w tym roku praktycznie, wiecie no, vlogi się nie nagrywa często, ponieważ nie ma czego aż tak nagrywać. A trzeba, jak się ma połapane więcej gospodarstw, to kurde, no to jak już nagrałeś tu, to jedziesz tam i jedziesz tam i jedziesz tam i jedziesz tam, nie? A jak masz tylko jedno gospodarstwo, czekaj, ja tylko u chłopaku, no to połapane jedno gospodarstwo to za mało. No, na przykład u pana Krzysia to już jest coś, nie? To już jest jedno jeszcze dodatkowe gospodarstwo. On tylko tak, że z tymi placami tu właśnie ciężko, bo to nie są jakieś wysokogabarytowe gospodarstwa, dlatego właśnie z tymi placami ciężko połapać to na ujęcia, ale myślę, że w następnym roku będzie lepiej. W sumie mogę wam podsumować tyle, że 6 vlogów wyszło. To i tak nawet sporo niż się spodziewałem. Sam nawet nie wiedziałem, po prostu nagrywałem. Widziałem, że coś się da nagrać, to leciałem, nagrywałem. I tak powstało 6 vlogów. Ostatni vlog to są dożynki. Praktycznie kończące, że tak powiem, jakby rok rolniczy, że tak powiem. I no i potem właśnie orki leciały i te sprawy, ale to już potem nagrywać wszędzie nie dałem rady. Ale na przykład będę gdzieś tam próbował nie tam umawiać się te sprawy. Może gdzieś będę łapał gospodarstwa, ale żeby łapać gospodarstwa, to trzeba jeszcze mieć zezwolenie. To kurde, to też nie jest takie proste. Ale wystarczy, że nie wiem, no pójść, podejść, zapytać zapytać, nie wiem, czy mogę nagrać i tyle. Większość ten nie ma nic przeciwko. Ten vlog trzeci bodajże, no któryś tam z ten początku, któryś z pierwszych vlogów. Ten vlog co w Janowicach po raz pierwszy wyszedł, ten vlog z prasowania, o właśnie tego siana. To tym Ursusem C360, jak po przeróbkach, no to wiecie, tam faktycznie się musiałem spytać, bo no nie każdy, jak to będę powtarzał długo i zawsze, że nie lubi być nagrywany, ale tutaj bez żadnych ten, czy mogę, tak, no i dziękuję, dobranoc. No i już więcej nie chciałem wiedzieć. Ja tylko po prostu jak usłyszę tak, to już dla mnie wiadomość, że już się nic więcej nie muszę ten. A wtedy się pytałem, wtedy po raz pierwszy się pytałem, nie? I pytałem się już chyba. Pytałem się pana, specjalnie się pytałem dwa razy, żeby nie było. No i pytałem się dwa razy tak, no to dziękuję, dziękuję, lecimy z telefonem. Z telefonem wtedy jeszcze, właśnie telefon to jeszcze
Jeszcze jakiś ratunek był. Pamięć już nie ta, bo 2 giga się, bo kiedyś wymieniałem się z bratem. Kurde, moja 8 gigówko. Ale teraz, kurde, kamerka, SJ-4000 Wi-Fi, Wi-Fi, no nie? No to kurde, teraz 32 GB pamięci, karta 32 GB to już jest, można powiedzieć, high life. Lepiej być nie może. Moim zdaniem 32 GB to kurde, tyle ujęć można porobić, tu można polatać, tam można polatać trochę po ujęciach. Hej, się fajnie ponagrywa. Przynajmniej nie będę musiał się martwić i latać jak w czwartym vlogu, żeby się powiedzieć zgrywać i dokończyć vlog, żeby nagrać jedno parominutowe, nie wiem, parosekundowe ujęcie musiałem lecieć do komputera jeszcze zgrać. A teraz będę mógł sobie jak już wlecę do pola, to tak aż i to wyjdę dopiero tak aż już będę już miał tą pewność, że nagrałem to wystarczającą ilość materiału i to, co mnie najbardziej interesuje. I chciałbym naprawdę, żeby te vlogi teraz, te kamerki wam tak siadły, że tak można to powiedzieć, bo czekałem długo na tą kamerkę i teraz chcę nagrywać nią vlogi, a takie już super będą. To będzie 1080p i 30. To będzie 1080p 30. I to będzie super. Tak, kamerka ten. Już mogę tam wam coś zaspoilerować, bo coś Kamil w ogóle, mój kuzyn z Bestwiny, zapowiedział jakieś założenie kanału właśnie. Odnośnie jakichś tych codziennych prac, codziennych prac na gospodarstwie i w ogóle będą takie te krótkie filmiki pewnie, a może też i vlogi, ale wątpię, jakieś krótkie filmiki pod muzykę. I to będzie, patrzcie, tego jest dużo na YouTubie, patrzcie, każdy kanał, każdy kto mnie subskrybuje, to patrzcie, to jest na jedno kopyto, ale bym nie chce, nie, to nie jest tak, że aż tak wszystko na jedno kopyto, tylko w sensie, że każdy nagrywa te tak zwane parę ujęć, ale pod muzykę i to 3-4 minuty 5 wychodzi. Ale naprawdę, niektórzy, każdy nagrywa to na swój sposób i wiecie, o co chodzi. Dużo już tych kanałów, ale ja wolę, wiecie, nagrywać z takie vlogi, że troszeczkę popierdzielić. I potem pod muzyczkę, żeby sobie potem sobie już mogliście fajnie sobie oglądać. Bo takie vlogi, że jak będę dopiero kiedyś tam będę dopiero nagrywał już takie ze swoich ciągników czy coś takie, może będą wychodzić. Bo kamerka teraz przede mną otwiera takie możliwości. Będę się jeszcze ogarnąć z kuzynem, bo ja naprawdę cholera jasna nie mogę ogarnąć. Jak się zakłada to na głowę, jak się zakłada na głowę, to wiosną ruszymy z nowiusieńką serią, taką po prostu, a nie wiem czy wam to, ale nie, chyba wam nie zdradzę, jej, bo sobie już wam już zapowiadałem, ho ho ho, już wam na początku, na początku mojego kanału, tego właśnie co teraz mam, zapowiadałem i... Wiecie, tylko czekam na tę kamerkę i doczekałem się w końcu kamerki i mogę wam zapowiedzieć serię vlogi ogródkowe. Naprawdę, bo to jest coś innego. Taki sprzęt po prostu, nie to będzie, że tam ciągnikiem będę jeździł. Tylko pokażę wam, jak pracuję w swoim, moim małym królestwie, tam gdzie się lubię przebywać. Jak jest po prostu sezon w pełni, to jak ja tylko po prostu już wariuję na tym punkcie ogródka, ponieważ już muszę coś robić. A jeszcze nie zapomnę sobie, jak tylko miałem po raz pierwszy jakieś zwichnięcie. Po prostu było to się złamanie, no. Po prostu po raz pierwszy coś zrobiłem, że miałem coś w gipsie. I miałem zwichnięcie i, a wiecie, zwichnięcie w etapie, gdzie już się zaczynały na wiosnę sobie zwichnąć rękę. Na wiosnę, ludzie, czujecie to?
Zwichnąć sobie rękę na etapie, gdzie trzeba już ukopywać kopaczką i trzeba już siać. No i co? I czekało to na mnie. Jak już wróciłem do... Jak już mój kciuk, ten kciuk wrócił do sprawności. Chyba pamiętacie, nie? Nagrywałem tam odcinek z, wiecie, doły, to wszystko pokazywałem wam, właśnie mam tutaj tą rękę. Tą rękę właśnie pokazywałem wam w gipsie. To może, jak ktoś nie wie, o co chodzi z tym gipsem, to polecam. O kurde, tam parę odcinków, to już będzie, ho! Ponad 30 odcinków wstecz chyba, ale polecam. Naprawdę, to któryś tam z nawicze doby musicie zaglądać. A, już wiem, nagrywałem z tą ręką odcinek rozlewanie gnojowicy na wicze doby. Bo tam, możecie tam po prostu innych odcinków nie musicie oglądać, bo będziecie musieli szukać. Ale jeden odcinek wam powiedziałem, w którym możecie mnie zobaczyć w gipsie. To tam polecam serdecznie. Ej, co jeszcze? Przez ferie myślę, że ponadrabiam troszeczkę jeszcze, bo 2 tygodnie do szkoły i pewnie zaś po prostu szkołą i kanał niestety po prostu w gruzach stoi, że tak mówię, ginie po prostu gdzieś na parę miesięcy. Nawet ten, chyba tak co tydzień wychodził tak odcinek, że aż tak powiem. A czasami wychodziło, że na miesiąc albo na 3. No jak na 3 miesiące już wchodzi odcinek, to naprawdę już ludzie, było ze mną źle. I potem ludzie usubowali, nie wiem, co były za żartowisie, to właśnie nie wiem czemu miałem taki. Zawsze jak już nie tak odcinki wychodziły i tak wiecie, wychodziły po łebkach właśnie przez tą szkołę, no to jak ludzie, była subskrypcja? Było 128 subskrypcji i odsubowali do 126, 126, 128, 128, 126 i tak spadało. I w końcu wbiło 129 i przez cały czas, aż do momentu, kiedy nie wróciłem podsumowania, było 129. Potem patrzę, o kurde, 130, potem patrzę 131. I dzisiaj patrzę, po wrzuceniu drugiego podsumowania już z moich vlogów, to patrzę, kurde, 143 subskrypcje. No to ludzie naprawdę, widzę, że mój plan się powiódł troszeczkę, bo mój plan był taki, żeby właśnie wrócić z tą aktywnością, ponieważ im moja większa aktywność, tym będzie większy popyt na moje filmiki, a im większy popyt na filmiki, tym lepiej się to ogląda, nie? Właśnie o to chodzi, żeby jak będziecie mieć tak dużo do oglądnięcia, no to potem już będziecie mieć przynajmniej ten. Załóżmy, że. No wiem, tak aż tak nie będzie, ale. Nie przesadzajmy, ale. Załóżmy, że wrzuciłem 3 filmiki. Albo 2 chociaż jednego dnia, dobra. Załóżmy, że 2 filmiki wyszły pod rząd. Albo dzień po dniu. I wiecie, tak na świeżaka, nie? Już jeszcze nawet tam parę. Nie wiem. Tylko same wyświetlenia, a jeszcze nie załapkował nic. I potem właśnie, o ludzie, kurde, Janowicki wrzucił 2 odcinki, no to trzeba to pooglądać, nie? No i właśnie, bo ludzie chcą mieć po prostu i potem, bo popyt rośnie do tego na filmiki, na ten, ponieważ ludzie widzą, o kurde, mam już 2 filmiki nieoglądnięte, to trzeba to oglądać, nie? I tak ludzie na to wbijają, oglądają, łapeczka, komentarzyk i subeczek, jak ktoś jest, no i tak leci to, nie? No właśnie trzeba sobie ten, jakoś dobrze rozplanować ten cały, jakby powiedzieć, YouTube. Zanim się w ogóle zaczyna cokolwiek z przygodem, z nagrywaniem, renderowaniem tego wszystkiego, ogólnie zabawą i mówieniem do ludzi, no warto się zastanowić, czy jestem na to gotowy, ponieważ nie polecam nagrywać osobom, które w życiu po prostu osobistym mają dużo połapane jakichś tych, nie wiem, są w jakichś tych zespołach i w ogóle, bo jak ktoś jest zabiegany, bo musi uczestniczyć na swoje obowiązki i tak dalej, naprawdę ludzie za dużo tego będziecie mieli i nie polecam. Ale jeśli ktoś tak jest, że tak powiem, tak ogarnia wszystko, no to szerokie drogi.
O kurde, ja się tu rozgadałem, kurde, jak szalony i ja da nam, nie wiem, mamy już tego minut odcinka. Panie już pizdziec. A to trzeba się kurde wyrenderować i ten. Bo jak myślałem, że ta kamerka mi nie pyknie, no to pomyślałem, że nagram osobno, włączę nagrywanie kamerką, potem to kamerkę zrzucę i tak dalej. Dobra, tu jeszcze sobie parę, jeszcze trzy przejazdy zrobimy w górę i w dół. Do przodu, do tyłu, w górę i w dół, na prawo, na lewo, w górę i w dół. Na lewo, na prawo, w górę i w dół, do przodu, do tyłu, w górę i w dół. Gdzie jest ta ulica, gdzie jest ten dom, gdzie jest ta dziewczyna, co kocha mnie? Tak na szybko zaśpiewałem coś. Taką fajną piesiadę. Malowałem na końcówkę. A nie, to nie chodzi, mi się podoba, kurde, to jest mój ulubiony ciągniczek teraz na tej serii. Naprawdę. Będziemy sobie kupować jeszcze, myślę, że fędziorka sobie kupimy. Bo panie lubicie fędziorki. Myślę, że co jakiś ten, jak wpłynie hajsik na konto po tych żniwach, to myślę, że będziemy lecieć już w krowy. No i chyba któreś pole trzeba zagospodarować na łąkę i prawdopodobnie to takie najmniejsze właśnie. Będzie trzeba kupować pol, może chyba będę się powoli zacząć pokupywać trochę pól. Będziemy robić może misję, właśnie kurde, wam już chyba obiecywałem robić misję w którymś w odcinku i nadal nie robię misji, sorry ziomeczki. Jak ogarniemy już wszystko na coś pizdeczka tutaj, no to i będzie po żniwach, to jeszcze sobie będziemy potem już po żniwach, będziemy mieć problemy na gospodarstwie tutaj. Właśnie no to potem sobie polecimy z misjami, żeby sobie jeszcze popracować troszeczkę na usługach, porobić ludziom usługi, bo ludzie, widzę, że tak słyszałem gdzieś tak na wsi, że poszukują właśnie takiego ten gościa, który porobiłby trochę w polu, bo większość rolników, wiecie, no samemu sobie nie daje rady, a każda para rąk się przyda i pomyślałem, czemu by się nie zgłosić do tego. I myślę, że będziemy sobie robić misję i na misję będzie dodatkowy hajs. Patrzcie, można dodać za misję, można po prostu się tak łatwo można dorobić hajsu, ludzie, za misję, to jest tak, to jest głowa mała, że nawet do 6, do 4 tysiaki doby są w kieszeni. Są naprawdę, są do 4 tysiaki, a jak zapewnię czasowo, to 6 tysiaków na łebka się dostaje za misję, naprawdę. Opłaca się robić misję, naprawdę, bo niektórzy nawet, bo wiecie, żniwa to są ciężka, bo to się, albo jakieś orki, bo to są wolne, powolne prace i dokładne, ale jak się szybko uwiniesz jeszcze z tym, z orką, bo wiecie, jak klient po prostu zaskoczony, nie? O, tak super się uwinąłeś szybko z orką, no to wiecie, o co chodzi, to jest ten. Ja tu chyba tego New Hollandzika sobie zostawię. Myślę, że warto sobie tutaj do mnie wbijać na kanał. Mam nadzieję, że ten New Hollandzik się wam też podoba. Piszcie w komentarzach, kurde, włączam tą mapkę. Piszcie w komentarzach, co byście chcieli, czy kończymy to sianko, sianko w sensie, no, sianie tego poplonu. Ale chyba poza odcinkiem sobie jeszcze tutaj cieplę ten poplon i w następnym odcinku chyba już polecimy z orką. Chyba też tym New Hollandem, chcę też właśnie potestować trochę tego New Hollanda, chcę go po prostu przykatować, bo tamten już zetorek, forterka, on naprawdę dużo pracował na gospodarstwie, a ten to jest po prostu perełka mojego gospodarstwa teraz. I myślę, że z nim troszeczkę będziemy teraz więcej robić w polu i chyba, że coś jeszcze pokombinuję, ale zaraz właśnie po tym odcinku pędzę w pole dalej robić, ale tu chciałem tak na odcineczku tak zajechać fajnie. Dobra, więc łapkujcie, subujcie i ewentualnie komentujcie. No i co? Cześć, trzymajcie się ludziska, do następnego odcineczka.